Interpretacja poziomu mocznika w mleku nadal budzi wiele kontrowersji. Rekomendowane wartości uznawane za optymalne często nie są precyzyjne i niestety nie uwzględniają czynników pozażywieniowych. Jednak po przeanalizowaniu wyników produkcyjnych oraz dawek pokarmowych często okazuje się, że na nieprawidłowy poziom mocznika w mleku ma wpływ wiele innych czynników, o których właśnie dzisiaj porozmawiamy. Zostańcie z nami! Dziś ze mną ekspert do spraw żywienia zwierząt z firmy Evrol, Kamil Zarosa. Cześć Kamil. Cześć Polu, dzień dobry. Kamil, dobrze wiemy, że nieprawidłowy dobór pasz wpływa na zaburzenia bilansu energetyczno-białkowego. Stężenie mocznika jest też dobrym narzędziem do monitorowania skuteczności wykorzystania białka przez krowy. Pozostaje mi zadać Ci pytanie podstawowe. Jaki jest zatem prawidłowy poziom mocznika? Bardzo często przedmiotem analizy hodowców, zootechników, doradców żywieniowych, a także weterynarzy jest poziom mocznika w mleku. Tak jak wspomniałaś, świadczy ono o ilości dostarczanego oraz wykorzystywanego przez krowy białka. Jego odpowiedni bezpieczny poziom waha się pomiędzy 150 a 270 mg na litr. W takim razie o czym jeszcze informuje hodowcę poziom mocznika w mleku? Mocznik w mleku informuje m.in. o ilości azotu, który przy odpowiedniej ilości energii jest wykorzystywany do efektywnej syntezy białka mikrobiologicznego. Zawartość mocznika w mleku jest częściowo skorelowana z zawartością amoniaku, który jest wykorzystywany przez bakterie żwacza do syntezy aminokwasów oraz białka mikrobiologicznego. Mówiąc prościej, czy dawka pobierana przez zwierzę jest odpowiednio zbilansowana pod względem białkowo-energetycznym? No właśnie, a kiedy poziom mocznika rośnie? Na co hodowca powinien zwrócić szczególną uwagę? Poziom mocznika w mleku wzrasta podczas skarmiania świeżej zielonki z traw, kiszonki z roślin bobowatych, takich jak kończyna czy lucerna, siana kiszonek oraz dużej ilości śrutów ekstrakcyjnych, które są bogatym źródłem białka żwaczowego. W celu uzyskania odpowiednich parametrów mleka powinniśmy zwrócić uwagę na dawkę żywieniową. Musimy pamiętać o tym, aby pasze białkowe uzupełniać paszami energetycznymi, takimi jak kiszonka z kukurydzy, wysłodki, melasa, śrutami zbożowymi czy z kukurydzy, a także różnego rodzaju tłuszczami. Należy również pamiętać o niezbędnym białku jelitowym, które przy zamianie z białkiem żwaczowym obniża omawiany parametr. Cały czas mówimy o wysokim poziomie mocznika. A co jeśli poziom mocznika jest zbyt niski? Czy jest to powód do niepokoju? Zbyt niski poziom mocznika, czyli poniżej 150 mg na litr, świadczy najzwyczajniej o niedoborach białka w paszy dostępnego dla bakterii żwacza. Ma to ogólny wpływ na wydajność oraz parametry mleka. Zatem co polecasz? Na niski mocznik w szczególności polecam komponent rzepakowy Amirap Standard. Na początek 1 kg do dotychczasowej dawki. Zarówno nadmierna, jak i zbyt niska zawartość mocznika w mleku niestety mogą pogorszyć wskaźniki płodności, a także mogą wpływać negatywnie na pierwszy zabieg inseminacji, prawda? Dokładnie tak. Poziom mocznika ma znaczny wpływ na cielność krów oraz na procent zacielonych sztuk po pierwszym zabiegu inseminacji. Jakie Twoim zdaniem są najkorzystniejsze wskaźniki rozrodu? Odpowiedzią na to pytanie jest zakres mocznika pomiędzy 200 a 250 mg na litr. Warto pamiętać, że poziom mocznika powyżej 270 mg na litr niekorzystnie wpływa na rozród krów i świadczy o zbyt wysokiej ilości białka żwaczowego względem dostępnej energii. Tak wysoki mocznik powoduje również obniżenie pH w macicy, co utrudnia zagnieżdżanie się zarodka oraz ogólne problemy z rozrodem u krów. Czy oprócz problemów z zacieleniem wysoki mocznik powoduje inne choroby u krów? Niestety tak, wysoki mocznik powoduje liczne zmiany chorobowe, a także wpływa negatywnie na kondycję racic oraz gruczołu mlekowego. Dodatkowo zbyt wysoki poziom amoniaku wpływa na obciążenie wątroby, co skutkuje gorszą odpornością oraz statusem zdrowotnym zwierzęcia. Czy możliwe jest obniżenie poziomu mocznika w mleku, a przy tym jednocześnie zachowanie wydajności krów? Tak, można to zrobić poprzez zamienienie śruty rzepakowej czy koncentratu białkowego na białko chronione w postaci Amirapu Effect. Kamil, zbliżamy się do końca naszego odcinka. Co jeszcze chciałbyś powiedzieć naszym hodowcom? Ważne jest to, aby odpowiednio zbilansować właściwe formy białka oraz energię. Dzięki temu ustabilizujemy poziom mocznika w mleku na odpowiednim poziomie. A jak dokładnie ustabilizować poziom mocznika w mleku, opowiemy Wam w następnych odcinkach na konkretnych przykładach. Dokładnie. Podsumowując, wysoki poziom mocznika wpływa na parametry rozrodu, ogólny stan zdrowia krowy oraz mleczność. Aby utrzymać właściwy poziom mocznika w mleku, należy zbilansować białko i energię w dawce. Jak dokładnie to zrobić, opowiemy w kolejnych odcinkach, a już dziś możecie zadzwonić do eksperta z Zubr Service, aby dowiedzieć się więcej. Dziękuję Kamil za rozmowę. Dziękuję również. A Was zachęcam do subskrypcji naszego kanału i kliknijcie dzwoneczek, widzimy się niebawem. Do zobaczenia.